Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale nowakAudio. Na wstępie chciałbym Wam bardzo podziękować za wszelkie uwagi dotyczące jakości dźwięku, filmów i nagrań na moim kanale. Myślę, że jeżeli uda się uzbierać odpowiednią kwotę na Patronite, z pewnością odpowiedni mikrofon, przypuszczam, że marki RODE, zostanie zakupiony i z niego będę korzystał w przyszłości dla moich filmów. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam opowiedzieć kilka słów na temat dwóch gramofonów, które trafiły do mnie na kalibrację, na wymianę wkładki, przegląd i serwis. Jest to Denon oraz Unitra G601A. W dalszej części filmu chciałbym Wam dać próbkę takiego sygnału dźwiękowego, właściwie nagrania muzycznego, gdzie będziecie mogli sobie porównać jakość dźwięku z tego Denona i z tej Unitry. Może też uda się z Pioniera mojego PL70 Mark II z wkładką Ortofon Roman. Do nagrań na pewno posłuży mi Audiokultura, przez wzmacniacz gramofonowy Audiokultura Iskra model 1, którym zmodyfikowałem, a właściwie ta modyfikacja polegała wyłącznie na wymianie kondensatorów. Wewnątrz są mi fleksy czarne, ja używam jensenów miedzianych. Bardzo je cenię za dobrą jakość dźwięku i polecam do różnych projektów DIY. Ten Denon. Tutaj dostałem wkładkę Hana EH do kalibracji. Jest to wkładka MCH Output, więc możemy ją zastosować w przypadku, gdy podłączamy gramofon do przewzmacniacza MM. Chyba ma 2 mV wyjścia, napięcia wyjściowego, więc spokojnie można z niej korzystać w przypadku wzmacniacza pod wkładki typu MM. W tej Unitrze założyłem podstawową wkładkę Ortofon serii OM. Oczywiście wystarczy wymienić samą igłę, żeby pójść troszeczkę wyżej. Można założyć OM10, OM20, OM30, OM40. Ta ostatnia, myślę, że zdecydowanie mi akurat bardziej odpowiada brzmieniowo-dźwiękowo niż Ortofon 2M Black. Zresztą gdzieś 30 też jest naprawdę przyzwoitą igłą. Co chciałem jeszcze powiedzieć na temat tego Denona. Ten Denon i podobny bliźniaczy model, który jest dostępny, ogólnie dostępny w sieciach ze sprzętem audiowizualnym, w tak zwanych sieciówkach. Muszę powiedzieć, że jakbym ja osobiście miał wybór pomiędzy takim Denonem a Unitrą G601, to zdecydowanie wybrałbym Unitrę. Niespecjalnie polecam tego Denona, nawet jak na początek. Nie warto się zrazić. On może w miarę wygląda, natomiast nie jest to jakiś specjalny gramofon. Jest lekki talerz średniej jakości, a właściwie takiej marnej, bym powiedział, ramię plinta, no ok. Silnik zwykły, nic specjalnego. W przypadku Unitry G601, no to myślę, że jest to jeden z lepszych, jak nie najlepszy model, tak ogólnie dostępny, powszechnie dostępny, wyprodukowany przez Fonikę. Dobre ramię, dobry ciężki talerz, masywne chassis. To naprawdę wygląda dobrze. Jeżeli poświęci mu się troszkę serca i pracy i uwagi, to można z tego gramofonu uzyskać całkiem dobre rezultaty brzmieniowe. Najwyżej go cenię ze wszystkich tych gramofonów. Myślę on, myślę Daniel i właściwie tyle, bo Adama nie lubię, nie polecam go też w naprawie. Już muszę powiedzieć, że od jakiegoś dłuższego czasu już nie przyjmuję go do naprawy. Z tą naprawą w przypadku Adama jest tak, że czasem chodzi, tylko pracuje. Tylko po jakimś tam krótszym lub dłuższym okresie czasu znowu trzeba do niego przysiąść i coś z nim zrobić, więc jakbym miał wybór pomiędzy którymś z modeli Unitry, to zdecydowałbym się właśnie na model G601A. I nie polecam tego Denona ani podobnego. To są takie gramofony, które mogą nam służyć tylko i wyłącznie do tego, żeby odsłuchać jedną płytę raz w miesiącu. Można go odkurzyć i to jest wszystko, co można zrobić z tym gramofonem. Dobrze, postaram się Wam nagrać krótką próbkę dźwiękową materiału muzycznego z płyty Tribute to Tomasz Stańko, Piotr Schmidt Quartet. Zobaczymy, może uda się też i z moim Pionierem. Szanowni, zapraszam Was do subskrypcji i do polubienia tego filmu, jeżeli taka tematyka Was interesuje. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!